Cześć, witajcie, ja nazywam się Legban, a oto przed wami Medieval Total War. Zapomniałem, co grałem przez moment, tak. I pisząc, czekajcie, pisząc GLHF kliknąłem Enter, żeby wysłać i bardzo mądrze Medieval uznał, że już nie chcę rozstawiać jednostek, że już mi wystarczy rozstawianie i tak oto jest moje bazowe rozstawienie. Mają mi robić zdjęcia. Czuję się jak gwiazda, coś mówię do mikrofonu i... Flesze, błysk fleszy, och. I widzicie, gramy duże 4x4. Ja gram Polakami. O, moja jednostka się tutaj ustawiła. Tam też jest? O matko boska, tam, a tam są dwie nawet. Ja pierdzie. Dwie? Tak, dwie. Dobra, jestem bardzo szeroko rozstawiony. No, nieważne. Tutaj, jak widzimy, jest mój sojusznik, który gra. To są Francuzi. To są Francuzi. Widzicie, już wtedy mieli takie zapędy do białych flag. Francuzi. Tutaj mamy, o matko boska, jakieś Bizancjum? Możliwe, że to jest Bizancjum, nie jestem pewien, tak wygląda flaga, tak mi podpowiada. A tutaj... Oho, to już w ogóle nie mam pojęcia. Mam zdjęcie, siedzę w ogóle w takiej czapce arabskiej. I mam zdjęcie z tą czapką arabską. Kto to jest? Co to jest? Kurde, nie wiem, Wenecja albo coś? Zobaczymy. No na razie czekamy na resztę graczy, aż zakończą fazę rozstawiania. Ja, moja faza rozstawiania była ekspresowa. Swędzi mi ucho. Potrapiałem się w uchu. No i będziemy walczyli. Moimi przeciwnikami są... biały, fioletowy, szary oraz... czarny pewnie. Czarny. Tak, patrzyłem na mapę, wiem. Wiem, że można na mapie, ale wolałem pokazać tak na ekranie. To nie... O! W takim razie teraz zrobię tutaj cały czarny ekran i będę pokazał tylko mapę. Ale... czekam aż się rozstawię. Ciekawe, czy on też jest Polską, jeżeli jest biały, tak jak ja. Może nie. Czekamy, aż się rozstawią. Czekamy, aż się rozstawią. Czekamy, aż się rozstawią. Posłuchajmy sobie, co krzyczą Polacy. Polacy w średniowieczu z okropnym akcentem krzyczeli Judun stondu czons! Jak widzimy, tutaj jest... Czekaj, najpierw zobaczymy, kim grają moi. Tutaj jest Francja, tak jak mówiłem. Tu jest Ruś, a tam jest Mediolan. O, Mediolan, Wenecja. Byłem blisko. Dobra, jak widzimy, oni tu się grupują na jedną stronę. Tak samo my też zrobimy i się zgrupujemy w jedną stronę. Zajdziemy sobie tutaj. Gra nie chodzi zbyt płynnie, bo jest nas bardzo wielu. Kogo oni tu mają? Było no guns max 4k, czy no art max 4k chyba zasady. Widzimy, są tutaj łucznicy, ale całe szczęście ja też mam całkiem pokaźną armię łuczniczą, czyli te dwie jednostki. Ustawimy je w szyku luźnym i podstawimy je tutaj bliżej kawałek, żeby mógł zacząć ostrzeliwać przeciwnika. Spieszona konica litewska, są bardzo fajną jednostką łuczniczą. Mam też tutaj, a to są miotacze, a ja bym chciał tych gdzieś, którzy mają... Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Oni mają kusze, więc mają całkiem niezły zasięg. Łucznicy, spróbujemy ich ostrzelać. Zobaczymy, czy mamy lepszy zasięg niż oni. Damy różną formację. Łucznicy. Generalska Straż Przyboczna. Wajagerska Gwardia. Nie. Waregska. O, ja myślałem, że Waegerska. Nie wiem, skąd się wziął Waeger słowo. Może coś to znaczy. Po prostu siedzi w moim mózgu gdzieś głęboko. Ale Waregska Gwardia. Pewnie będę teraz cały czas się mylił, będę mówił Waegerska. Zaczynamy wymianę ognia powoli. Moje jednostki się tutaj zbliżają. Powolutku. Zobaczymy, jak chodzą w ogóle te jednostki. O nie, są kusznicy. Kusznicy piesi. Olbrzymi zasięg, spójrzcie. Ciekawie przez całe pole i teraz mój sojusznik tutaj, Francuz Black Hunter 1963. Nawet taki dość stary. Nie obraźcie się, starzy ludzie. Znaczy starsi niż on. Nie jesteście wcale starzy. Chodzi o to, że dość dojrzały jak na gracza.
jeżeli naprawdę jest w tym wieku. I teraz pięknie tutaj, prawie pięknie by mu się udało zahaczyć. Oj, musi się niestety... Oj, jego kawaleria się zapodziała. Przerwana szarża, więc ten pan tutaj wpada z wielką siłą w jego jednostki kawaleryjskie. Tutaj padają te koniki, cały czas ostrzeliwane jeszcze przy okazji przez tych huszników, którzy teraz się wycofują ze względu na bliskość tej kawalerii. No niestety, ta kawaleria jest zgubiona. Tutaj część jednostek się wycofuje, niestety już spanikowały. I teraz, jak widzimy, mój przeciwnik rusza na mnie pędem, więc wycofujemy się stąd. Może uda mi się jakieś strzały na niego złapać. Spróbujemy tymi go obrzucać i tymi go obrzucać. Oni mają chyba jakiś autorun albo coś takiego. A, tryb pojedynku, ci też tryb pojedynku. I ostrzelamy sobie... Bez was. Strzelamy sobie tych panów. A wami i wami... Pojedziemy sobie. Gdzie sobie pojedziemy? Tu. Chodźcie tu. Ładnie się ustawicie? Nie, oczywiście beznadziejnie się ustawicie. Pajace. Run, run. Teraz widzimy, przeciwnik się przegrupowuje tutaj na moją lewą flankę, czyli do swojego sojusznika, do Portugalii. Tak, Bizancjum przegrupowuje się w stronę Portugalczyków. Moje jednostki kawaleryjskie też mogą w takim razie tutaj trochę sobie podjąć. W ogóle całą armię mogę przesunąć w tą stronę już. Zgrupujemy ich. Przeniesiemy sobie tutaj. Welgerską gwardię ostrzelamy. Ruszymy też moją kawalerią sobie tutaj. Bardzo ładnie. Wy, mam nadzieję, że już strzelacie. On chce mnie tutaj chyba tym jednostkami tylko przytrzymać tak naprawdę. No ale ja bardzo chętnie poddaję do nich trochę strzałów. Pusze powinny sobie fajnie poradzić z ich pancerzami. O, jak widać. I czy dobiegnie w ogóle? Czy moje jednostki będą pierwsze? Podbiegniemy wami. A będą pierwsze, więc się wycofamy tu. Run! Ach, piękna sieka. O, złapię kilka uderzeń na moich łuczników, ale później sobie już poradzimy chyba z takimi niedobitkami tutaj. Tam się dzieje duża wojna, więc powinniśmy się pospieszyć dość szybko się pospieszyć, że tak wyrażę. Wy się wycofajcie w końcu. No i ruszymy moimi jednostkami, aby go tutaj trochę, chociaż trochę wspomogły. Może wpadniemy w tych łuczników. O, to może być dobry plan. To są sami łucznicy, którzy są dość mocno odsłonięci i są ustawieni w ogóle tak na flance. Więc możemy spróbować w nich wpaść i zrobić z nich siekę. Zobaczymy, jak to się uda. No, za to moje jednostki będą dość mocno przytłoczone ilością wojsk przeciwnika, więc zobaczymy. Weźmiemy też moje jednostki kawaleryjskie z kuszami oraz moich łuczników. Łuczników nie musimy pędem brać wcale. Tu jakieś francuskie oddziały uciekają. On już zacznie we mnie strzelać prawdopodobnie teraz. Nie, nie strzela we mnie, całe szczęście. Oni powinni rzucić w niego, a może wpadną z szarżą. Rzucają. Teraz szarża. I wy też możecie w szarżę. O, widzicie, bardzo ładnie zaczął uciekać, co jest dla mnie bomba, że się tak wyrażę. Miejmy nadzieję, że te jednostki nie zareagują wystarczająco szybko. No i gonimy go. O, te jednostki zaczynają reagować, więc my się wycofujemy. Wy też się wycofujecie. Sio, wycofać się. No i teraz pogoniliśmy te jednostki. Możemy wziąć sobie grupę pierwszą i ruszyć się tutaj. Mam nadzieję... Nie, wy się nie wycofujecie, bomby. Za to możecie ich zaatakować. A wy się macie wycofywać. 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 Double time. Wycofywać. Podwójnie szybko. Z podwójną szybkością. No, generał. Rusz się, bo nie chcemy, żebyś zginął. Ci się przegrupowali, matko boska. Niektórzy po prostu nie wiedzą, kiedy powiedzieć dość. Kiedy powiedzieć sobie dość. A ja wiem, że to już niedługo. Kiedy powiem sobie... Nie, nie. Moglibyśmy tam... O, to jest fajny plan. Weźmy sobie moich... Moich tych tutaj drwali. Tak.
Oj, wy też powinniście wycofać stąd jak najszybciej. Jak najszybciej wycofać się. Wy możecie ruszyć za to, albo nie. Nie odrzucajcie nikogo. Sobie podliczyć tutaj. Tutaj ci sobie ich wystrzelają sobie spokojnie. Możecie mi wjechać teraz, już dobić ich. Wy już nie strzelajcie, wy możecie jechać. Moje jednostki. O! Jacyś Francuzi? Nie, to są jednostki sojusznicze, to dobrze. To są jednostki sojusznicze i idziemy bić Francuzów. Oj, dużo się tu się zrobiło. Więc możemy wziąć. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. I jedziemy bić po kaskach. Wy sobie poradziliście z nimi? Tak, poradziliście sobie z nimi, super. Wy sobie spokojnie podjeżdżacie, wy też sobie spokojnie podjeżdżacie. Generał się wycofa tutaj biegiem. Moje jednostki zamiast bić stoją, to jest normalne w medievalu akurat. No i działamy dalej. Ten pan próbuje mnie tutaj jakoś chyba objechać, nie wiem o co chodzi. To jest mój sojusznik. Kurczę, mylą mi się te flagi, strasznie jest ich tutaj narąbane, za dużo jednostek po prostu. Mój sojusznik cały się przenosi na tamtą stronę. Nie wiem o co chodzi, może przegapię coś w czacie. Nie, przegapię coś w czacie. Więc nie wiem o co chodzi dalej. Tymi jednostkami zgrupujemy je w drugą grupę i pobiegniemy tutaj. Weźmiemy też swojego generała. Upadek wrogiego generała. Widzicie, wrodzy generałowie padają jak muchy. Pozostało tylko połowa sił przeciwnika. Bardzo fajnie. Ten cały pan się przerzuca tam w ogóle. Więc to jest dla mnie bomba, bo Francja jest spisana w tym momencie. Mam nadzieję, że na straty. Zobaczymy, jak to moje jednostki sobie radzą. Tu jest dość duże zgrupowanie moich jednostek. Z tymi się teraz będziemy bili. Pajacy biegną. Mam nadzieję, że nikt tu nie pada. Nikt nie pada, dobrze. Tutaj się przegrupowują Francuzi, co nie jest fajne. Weźmiemy, ostrzelamy ich wszystkim, wszystkim co mamy strzelające. Francuskie jednostki tutaj próbują we mnie wpadać, coś działać. Moi ludzie są atakowani, ci. Aha, tutaj są jakieś łucznicy. Kusznicy nawet, to niedobrze. Jakimś lobem wielkim strzelają. Mój generał zaczął się bić niepotrzebnie z kimś. Tutaj są jeszcze przeciwnicy, są. Tu zrobimy takiego Hammer and Anvil Strike'a. Tutaj podbiegniemy dalej. On mi też robi Hammer Anvil Strike. Hammer and Anvil, nie Humble Bumble. Ani nic takiego. Ruszamy z atakiem. Wręcz. Tych panów przygrupowujemy tutaj też na Humble Bumble. Oj, tutaj jakieś jednostki mi uciekają niestety. Ci panowie teraz mogą zająć się ostrzeliwaniem tych panów. Ci tych panów. Ci mogą ruszyć z szarżą. Ci panowie sobie radzą świetnie. Niektóre z tych jednostek tutaj będą walczyły teraz do śmierci, tak widzimy tutaj. No widać, medieval to jest bałagan, nie? Widzicie. Medieval to jest straszny bałagan. Ci panowie uciekają. Ochotniczy oszczepnicy jacyś tu idą. Moi gonią tutaj jego chyba kuszników. Tak? Nie, rycerzy feudalnych. Superancko. Ci idą ich bić. No wygląda na to, że nieźle nam idzie. Grupujemy wszystkie moje jednostki do walki z pozostałymi na polu bitwy jednostkami przeciwnika. Przepraszam, tak ucichłem trochę, ale się skupiam tutaj, widzicie. O. Pełne skupienie. Jego jednostki już tutaj rozbiegły się kompletnie, uciekają. W sumie nie ma sensu ich chyba gonić. Ale no cóż, trzeba. Żeby się później nie zgrupowały ponownie. Tu moje jednostki się bardzo cieszą. Hurra, hurra! Ale oni tutaj przestają uciekać, jak widzicie, więc bierzcie się do roboty. Nie za to wam płacę. Tam znowu ktoś przestał uciekać. Ach. Tak to jest. Rozbiegają się po polu bitwy, trzeba ich ganiać. Tam się dzieje duża bitwa, powinienem tam iść już, ale muszę ich pogonić trochę niestety. A może nie, może się zgrupuję już. Tych zabiję. No, uciekajcie. Kosz, uciekać. Nie zabijać mi moich ludzi, tylko uciekać.
Dobra, grupujemy się. Robimy Ctrl A, zaznaczając wszystkie jednostki, robimy jedną długą linię i R. Wszyscy się zbiegają teraz tutaj. Przestajemy ich gonić, olewamy wszystko. No może kawaleria ich podgonić jeszcze, kuszników. Generał może podgonić tych i tych. Miejmy nadzieję, że nie przeładują się w tym czasie i nie oddadzą potężnej salwy mojego generała. To było bardzo niemiłe. Tych przegoniliśmy. Tylko ci zaraz strzelam, cholerny. Nie, też uciekają. Dobra, też odbiegają. Pewnie mają jakiś tryb automatyczny. Jak widzicie, ciał jest tutaj sporo. Ctrl A, robimy G. Bardzo fajnie. Wszystkie moje jednostki się zbierają z powrotem w jedno miejsce. I ruszymy sobie spokojnie tu. Tak jest, idziemy sobie piechotką. Nie biegniemy, nie spieszymy się. A wygonicie tych. Wracaj się, gonić ich. Oni przeładowują, gonić ich. Kill em all. Tutaj ktoś mnie goni, rycerze feudalni mnie gonią, ale mnie nie dogonią. Ojej. No nie zabij nikogo. A nie, Hawker zabije. Trudno. Przeżyjemy. Dobra, przegoniliśmy ich. Teraz omijamy sobie rycerzy feudalnych tędy i tędy. Z shiftem robimy tyk tyk i oni sobie biegną taką trasą właśnie. Więc tych rycerzy feudalnych olejemy. W tym momencie są mi... Nie zagrażają mi, tak się wyrażę. Tutaj generalska straż przyboczna Black Huntera sobie stoi. Nie mają zajęć w tym momencie. Żadnych. Generał już obiegł tych feudalnych rycerzy. A chyba musi dalej podbiec jeszcze, bo oni biegiem się poruszają. Szarżujące są w ogóle. Nie chcielibyśmy wpadać w tak ciężką piechotę. Kawaleryjską szarżą. Nawet jeżeli moja piechota jest dość ciężka. No i uciekamy sobie od tych feudalnych rycerzy. Nie mamy zamiaru z nimi zadzierać. I przenosimy sobie resztę mojej armii w stronę przeciwnika. To są jakieś wojska przeciwnika? Nie, tutaj są wojska przeciwnika. Możemy je zajść tak trochę od tyłu, czyli tu. Tak, i teraz on będzie otoczony, tam są wrogie przedwojska. Nie, tu nie ma wrogich wojsk, tu nie ma wrogich wojsk. Wygląda na to, że bitwa jest już nasza praktycznie, ponieważ to jest wszystko, co zostało przeciwnikowi, takie zdolne do walki, no i tamte niedobitki, które zostały po mojej stronie. Tu nic nie widzę. No i widzicie, rusza już do walnej szarży, do walnego ataku. Zaznaczył wszystkie jednostki i go. Weźmiemy sobie moich kuszników, bo kusznicy się zawsze przydadzą. To jest naprawdę potężna jednostka. Wy już nie musicie biec, nie męczcie się. Moi kusznicy sobie tutaj podbiegną i ostrzelają przeciwnika. Kusznicy to jest tak potężna jednostka po prostu. Wszyscy kusznicy w tej grze są potężni. Naprawdę, to jest imba po prostu OP. Tutaj jak widzicie, akurat ci kusznicy, którzy uciekają, nie są tacy fajni, ale gdyby stali i walczyli, to by całkiem nieźle sobie poradzili z tymi jednostkami. No całkiem nieźle, i tak by zginęli pewnie, ale zadaliby duże straty. Jak uciekają, akurat to są cięci po prostu po plecach i no i to nie ma żadnej filozofii, tak? Umierają. Będziemy strzelali w tego dużego bloba jednostek. I zaraz zobaczycie, będzie sieka. Nawet konni kusznicy, że mają takie tylko lekkie kusze. Tutaj siekę siali po prostu. Czyli strzały spadły zanim tutaj, znaczy bełty spadły zanim zdążyłem spojrzeć, ale jak widzicie, tutaj to będzie straszna masakra. Tutaj nieważne gdzie spadnie bełt, tam i tak kogoś zabija. Dobra, jeszcze podbiegniemy moimi łucznikami, którzy też się przydadzą na pewno tutaj. Jedna moja jednostka uciekła. Chyba jedni drwale w tchórze. Tutaj widzimy, wpadli z tyłu, oj, chyba... Łucznicy uzumańscy spalili generała przed chwilą. Gracz przyznał się do porażki. No i w takim razie chyba musimy pobić tylko tego Francuza, który tam został z tyłu. Nie wiem, czy to jeszcze jakieś jednostki wrogie są. Tam jest coś. Ci uciekają. Tutaj, gdzie tam? Tam z tyłu coś jest, no i za mną jest ten Francuz. Tych jeszcze spróbujemy sobie podobijać trochę. Tylu im się uda. Gdzie są moi kawalerzyści? Dobra, was bierzemy. I was bierzemy do gonienia jednostek. Pozabijamy sobie te jednostki. Moi łucznicy mogą sobie postrzelać do kogoś, kto akurat jest pod ręką.
No i poczekam, aż ten Francuz do nas przyjdzie. No my już się nachodziliśmy w tej bitwie, prawda? Nice game, przyznał się do porażki. 3 GG, bardzo ładnie. Więc jak widzimy, to jest gra wygrana. Ten Francuz jeszcze się nie poddał cały czas. Mojżesz 93. Tamten z tyłu się poddał. Teodor, jaki rocznik? Teodor 98. No i Legwan stoi. Dobra, moje jednostki tej kawalerskiej gonią, te strzelają, jest fajnie ogólnie, więc musimy zabić Francuza. Widzimy, mój sojusznik już też ruszył na Francuza. Francuz jeszcze się nie poddał. Dalej się nie poddał. Tajfisz wybrał pauzę. Nie wiem dlaczego. Haha, my general escape bitches. Ha, fajnie. No i to tyle, no. Wygraliśmy. Francuza trzeba zabić. Mój sojusznik poszedł zabić Francuza. Jezu, tam są jeszcze jakieś mojżesze. Dobra, ja też pójdę mu z pomocą. Biegniemy zabijać Francuzów. Ech, no i musimy teraz zabić tego Francuza. Niestety nie ma tu wołtowania ludzi, żeby się ich pozbyć. Gracz już wyszedł z gry, już wszyscy po kolei wychodzą z gry. Tylko Legwan zostanie, żeby pokazać wam tabelę wyników. Niestety, taki urok bycia Legwanem. No jednostki pędzą zabijać. Tu ktoś przestał uciekać, chcę go zabić. To jest rycerze feudalni, ale już ich morale są takie, że oni już padną. Zobaczcie, niektórzy są nawet czerwoni od krwi już tutaj. Jak w Urbandzie. Jak masz dużo HP, to wracasz z bitwy cały czerwony. Oła. Chciała. Dobra, idziemy zabijać jeszcze. Tam ktoś jest. Go and kill. Dobra, tych zabiliście, tych pogoncie. Wybiegniecie kogoś tam. Tu jest świeżi, patrzcie. To jest konnica strzelecka. Dość ciężka. Zresztą staty mają też dość potężne. Znaczy, no nie są jacyś tacy wybitni, ale tacy całkiem nieźli. Dość dużo pancerza mają, a się nie męczą praktycznie. Entuzjastyczny, świeży. Biegną przez całe pole bitwy. Dobra. Ci ich dorwą, zabiją. Ci ich pewnie też zabiją, zanim ja zdążę dojechać. A może zdążę. Zobaczymy. No i to będzie już tyle. Więc tu... Ej, tu ktoś wraca? Nie, nie wraca. A, tutaj ktoś ucieka. Ojej. Kto? Francuz? Nie. Jestem przeciwnik. Dobra. I to było na tyle. Zabiłem 741, zabiłem najmniej w moim teamie, wyobraźcie sobie. Ale całkiem fajna gra, bardzo mi się podobała. Trochę długa. Zwłaszcza przez pana Francuza, napije się Pepsi na koniec. To mówiłem ja, Legwan. To był Medieval 2 Total War. Trzymajcie się. I cześć!